Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnym materiale na kanale. Ostatnio pojawia się ich troszeczkę mniej, bo mocno skupiłem się ostatnio na streamach i streamy są praktycznie codziennie, także jeżeli ktoś chce być na żywo, chce trochę pogadać, trochę tak wiecie, bardziej na żywo, no, taka metafora, to zapraszam na Twitcha, także tam będę częściej się pojawiał, a tymczasem omówimy sobie Wenecję moi drodzy. I to, co się ostatnio z nią stało i czy ona nadaje się na rankingówki, co ogólnie na rankingówki się nadaje i co na nich pływa. Także omówimy sobie tutaj właśnie te aspekty w dzisiejszym materiale. Autorem bitwy, którą będziemy oglądać, jest ten noob Krydzin Invader, którego Arasiński miał zgnoić jeden na jeden, ale Arasińskiemu szkoda pocisku, więc no wiadomo, Krydzin to nie jest gracz, którego należy naśladować, dlatego bitwa będzie tutaj pokazywana raczej ze strony tego, tak nie róbcie. Oczywiście sarkazm i ironia zalecane. Więc tak, co się stało z Wenecją, moi drodzy? Wenecja przez dwa nerfy, jeżeli chodzi o przeładowanie, to z 20 sekund została strącona na 20,5 sekundy, a z 20,5 sekundy została znerfiona jeszcze do 21. Także na przestrzeni dwóch patchów straciliśmy tutaj, znaczy mamy reload gorszą 1 sekundę. I to nie jest jedyna rzecz, jaka dotknęła ten okręt. Zmieniono również kąt rykoszetowania pocisków przeciwpancerno-burzących, czy ładunkowo przeciwpancernych, przeciwpancerno-ząkowych. O, dobra, spojrzałem na skrót. Tutaj też się troszeczkę zmieniło, także jest gorzej, częściej można te pociski zrykoszetować, ale to nie jest jedyna również zmiana, która dotknęła ten okręt. Kolejna, czyli już trzeci nerw dla tego okrętu, to jest, moi drodzy, czas przestawienia steru. Najpierw z 11,6 zrobiło się 12,6 sekundy na przestawienie steru, a teraz mamy 13,6 przestawienia steru. Także trzy dosyć poważne nerfy dostała Wenecja po ostatnim sezonie, kiedy była dosyć namiętnie używana przez różne klany w bitwach klanowych. Teraz dlatego została ta doprowadzona do normy, dostała trochę po dupie, ale widzieliście tutaj chyba jedną czy dwie salwy i mamy już zrobione 22 tysiące. Czyli te pociski przeciwpancerno-odłamkowe, mimo tego, że kąty zostały nieco pogorszone i reload jest dłuższy, one nadal mają potężną siłę uderzeniową. O, widzicie, 12 tysięcy tam wchodzi w Conquerora. Dobrze wystrzelone, trafiło w nadbudówki, więc ma na czym robić damage. Mamy tu na niecałych 11 km gearinga. Zobaczymy zaraz, co się tutaj z nim stanie, bo on no, trochę się niekorzystnie odwraca. No tylko trzy pociski. Także mamy tutaj nadal dym kroczący, który pozwala nam na 10 km, nawet na mniejszym dystansie, jeżeli ktoś nie ma radaru, zniknąć. Wenecja jest widoczna z dymu właśnie na 10 km, także trzeba mieć na uwadze to, że jeżeli się zadymimy i wystrzelimy, a gdzieś tam będzie sobie krążył jakiś dedek, no to jesteśmy troszkę w dupie, bo nas widać, a my możemy być z ręką w nocniku, bo możemy akurat sobie robić jakiś zwrot i być ustawieni centralnie burtą. Okręt jest szybki, to się w ogóle tutaj nie zmieniło i strzelając do niego często trzeba brać większą poprawkę niż zwykle, ale wydaje mi się, że siła ognia tych 15 armat, mimo tych 15, no może być armat, 15 dział jest naprawdę imponująca, bo te pociski przeciwpancerno-odłamkowe, przepraszam, mają potężną siłę niszczącą i nie ma większych problemów z tym, żeby jedną salwą posłać do portu niszczyciel, nawet będący na full HP. Także siła, jaką niosą ze sobą te pociski, jest przeogromna i dosyć łatwo się na tym okręcie robi damage. Dodatkowo mamy torpedy, o które można sobie odpalić i zapomnieć, bo one mają 13,5 km zasięgu. Niestety prędkość jest niepowalająca, bo to tam jest, nie pamiętam, czy 51 czy 55 węzłów, ale to są dosyć wolne torpedy. Niektóre okręty osiągają takie prędkości jak te torpedki, ale zawsze jest szansa, że ktoś się na nie gdzieś niespodziewanie nadzieje. W związku z czym, moi drodzy, Wenecja nadal jest groźnym okrętem, który dosyć mocno klepie i sporo wytrzymuje, bo nie jest to też okręt, który jest jakoś specjalnie miękki. Pancerz na tym okręcie odpowiednio ustawiony pozwala na odpowiednio długie życie w bitwie, żeby coś w tej bitwie zdziałać. Salwa przeciwpancernych również potrafi mocno zaboleć i warto tymi pociskami tutaj żonglować, bo przeładowanie jest długie. Dlatego eksperta w ładowaniu bym chyba tutaj nawet polecił na tym okręcie, żeby po prostu, będąc niewyspotowanym, mieć możliwość szybkiej zmiany amunicji, no bo stojącego burtu Minotaura z sapów nie rozklepiemy, a jak załadujemy pepancę, no to nie ma opcji, żeby on przetrwał. Także Wenecja po nerfach jest okrętem no troszeczkę gorszym, ale nadal bardzo dobrym. Także ja bym nie powiedział, że ona została zrównana nad ziemią. No, można powiedzieć, że jest zbalansowana teraz.
łatwość, z jaką ona klepie ten damage i dzikie kąty, z jakich te pewne trasy nieraz wchodzą, tam, no wiadomo, jak trafimy dobrze w nadbudówki, no to będziemy mieli większą szansę na zrobienie damage'u tymi pociskami, niż gdybyśmy strzelali sobie na przykład po wieżach, no bo wiadomo, będzie rykoszetować. Ale te działa są bardzo, te pociski są bardzo mocne i bardzo uniwersalne, bo możemy w różnych dziwnych sytuacjach klepać sobie damage. No, pyknąć 13 tysięcy w pancernik z innego krążownika, no to musielibyśmy jedynie, jak on będzie do nas korzystnie ustawiony. No tu widzicie, ustawiony dziobem pancernik i leci mu 13 czy 12 tysięcy na mordę z jednej salwy. Także to jest imponująca naprawdę siła ognia. I czy ten okręt nadaje się na rankingówki, moi drodzy? Moim zdaniem jak najbardziej. 7 nut penetracji za 3000. Tu gdyby tu wyszły sapy, to już by gościa nie było. Ale nadal widzę, ma tutaj krycin pepan załadowany i czeka na tą Wenecję, która tu powoli chce wysunąć mordę. Zobaczmy, jak to się tutaj skończy. Ładnie leci. No szkoda, żeby stadeli. 7000. No ale zatrzymał się dosyć niekorzystnie, więc nie można było dobrze do niego przycelować. Pelotka na tym okręcie też jest czymś, co jest warte uwagi. Tutaj no nie zapewni nam to pełnego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o walkę z samolotami, ale na pewno jak zdecyduje się nas jakaś uparta lotnia atakować, to na pewno odczuje to i będzie się zastanawiać, czy robić drugi taki atak, który może niewiele zrobił, a trochę samolotów kosztował. Dlatego to też nie jest zły aspekt tego okrętu. Czy nadaje się na rankingówki? Jak już wspomniałem, moim zdaniem się nadaje, gdyż bardzo łatwo klepie duże ilości damage'u na małych obiektach, znaczy na małych celach, to znaczy na dedeczkach. Dedeków pływa... ładna salwa. Ładna salwa. Dedeków pływa całkiem sporo, o dziwo nie ma dużo lotni, chociaż jak lotnia jest, to skutecznie umina rozgrywkę, zwłaszcza jak jest to lotnia niemiecka. Tutaj pięknie nam teraz wychodzi burtą Wenecja, trochę zaczyna się odkręcać, ale chyba powinno jeszcze kąta tutaj wystarczyć na penetrację, zobaczmy. A nie. Wpadło wsparcie, co prawda, ale tylko 3000 tam schapnęła ta Wenecja. Szkoda tej salwy. Mógłby być tutaj jakiś ładny frag zrobiony, no ale niestety. Krycin tu widzicie, jak typowy camper stojący sobie przy wysepce robi sobie winrary tutaj zza wyspy i sobie tak klepie przeciwnika, który no, nie spodziewa się ostrzału z tej pozycji. Bardzo dużo pływa Pietropawłowsków. I wydaje mi się, że właśnie tego typu okręty będą się cieszyły w tych rankingówkach największą popularnością, czyli Pietropawłowsk, Moskwa, Desy i Stalingrady, bo to są okręty stacjonarne, które mają łupnięcie, może Desa nie tak bardzo, ale tam on nadrabia to odpowiednio przeładowaniem. Dlatego wydaje mi się, że Wenecja do klepania takich okrętów stojących sobie gdzieś tam przy wyspie ponad budówkach będzie też dobrym wyborem. Dedeków też pływa, nie jest tak tragicznie z ilością dedeków, zwłaszcza, że lotni jest mało, więc dedeki sobie tam powolutku grasują, także pancernikiem jeszcze nie zagrałem ani jednej bitwy rankingowej, gdyż no niestety kolejka jest bardzo długa do gry pancernikami, bo jest ich dużo po prostu. Nie ma lotni zbyt wiele, a jeżeli już są, no to przeważnie są to Manfredy, a Manfredy są niezwykle dobrze zbalansowane, bo potrafią bić niezwykłe ilości i Cytadel przy wykorzystaniu swoich rakiet i Cytadel bombardując, także naprawdę jest to niebezpieczny okręt, ale wydaje mi się, że Wenecja tutaj jest sobie w stanie jakieś tam odpowiednie miejsce w rankedach znaleźć i będzie na niej można ładnie bitwy wyciągać. Osobiście póki co gram na razie tylko Pietropawłowskiem, trochę tam eksperymentowałem na początku, ale źle się to kończyło, także Wenecji jeszcze nie wyciągałem, ale możliwe, że bardzo to zrobię. Bardzo możliwe, że to zrobię, o, bo zdanie ma wybitnie fachową składnię, także poprawmy się. 100 tysięcy już mamy nastukane przez 10 minut. Można by to zrobić więcej, no ale tutaj w złym momencie został namierzony gearing jeszcze, który powinien już nie żyć, bo tam jakby dostał salwę z sapów, to nie byłoby co zbierać. A że poleciały w jego kierunku pepance o słusznym kalibrze, no to niestety dużego damage'u żeśmy na nim nie zrobili. Bitwa dosyć wyrównana. Krycinek to już wspominałem, typowy Stasiarz ukwiał, trzyma się z tyłu, nie pomaga, nie kapuje, nic nie robi, tylko klepie sobie damage. Przeciwnik zajął wszystkie kapy, spójrzmy tam do tyłu, co się dzieje. Tu za naszymi plecami mamy niemal pełnego Kremlina, Yoshino, Puerto Rico już mocno obite, co prawda, no i Midway, przepraszam, Hakuryu, który raczej tam się w walkę nie wwiąże. Ale przewaga punktowa przeciwnika nie jest duża. Więc tutaj się jeszcze może wszystko rozegrać. Mamy 3 dedeki, które jeżeli by złapał gdzieś na blisko, to można by im zrobić dobre kuku, mając załadowane w odpowiednim momencie sapy. No i dlatego uważam również, że ekspert w ładowaniu na tym okręcie się przydaje.
Zresztą Krycin widzę, że ma, gdyż właśnie w sytuacji takiej, kiedy spodziewamy się na blisko dedeczka albo kogoś ustawionego burtą jakiegoś większego celu, krążownika na przykład, no to możemy te pociski szybko sobie dostosować do sytuacji i zmienić to, co mamy w lufie, żeby jak najdotkliwiej przeciwnika uzdrać. 400 punktów. Zostały 3 dedeki, krążownik, co tam zostało, Wenecja i lotniskowiec jeszcze gdzieś. Teraz sobie patrz, poobijali zieloni trochę czerwonych, a teraz sobie tutaj Krycin wpłynie i będzie dobijał te ogryski. Potem patrz, ta krakena zrobiłem, będzie. Tak, jestem dobry. No starciarz, wiadomo, starciarz. Ale najważniejsze, że się dobrze bawi. O, pięknie, lotniskowiec wykryty na blisko, także będzie można go stukać. 17 km to nie jest żaden problematyczny dystans. Można sobie pychnąć jeszcze dym, żeby tutaj nie przeszkadzali kapować. Płynie sobie tutaj jeszcze Wenecja, spójrzcie sobie teraz. Znowu Pepans w lufie i zobaczmy teraz, co tu Krycin wykombinuje. No niestety dystans nie pozwoli na to, żeby pozostać w ukryciu, chyba że nie wystrzeli. Nie, wystrzelił, ale jeszcze go nie widać. Wenecja była za wyspą. 1904 przebicia. Mamy chapnięte teraz B i w międzyczasie nasze krążowniki, jeden w zasadzie, Goliat tam próbuje przejąć A, ale chyba z niego wypłynie, także kiszka z tego wyjdzie. Krycin sobie tutaj ostrożnie, powolutku. Lotnia stoi. Ona chyba stoi tam, gdzie zaczęła rozgrywkę. W ogóle się typ nie ruszył, co jest jednym z większych błędów popełnionych przez graczy na lotniskowcach, moim zdaniem. A to jest jeszcze bitwa z serwera rosyjskiego, zapomniałem zaznaczyć. Fajna, długa, wyrównana bitwa, nie takie gwałty jak mamy u nas. Mamy tu już 14 minut prawie za nami. A sytuacja w bitwie nadal jest nierozstrzygnięta, bo widzicie, że te 400, te 517 punktów, bo właśnie Shimakaze storpedował Kremla, który pływał przez prawie pół bitwy na full hapsie. I teraz Krycin ma tutaj wyżerę, bo może młócić dedeczki. Tym bardziej, że jeszcze latają tutaj samoloty z Hakuriu, który bombami przeciwpancernymi atakuje dedeczka. Mógłby tam gdzieś postawić spotera, tam fightery swoje. I byłyby te dedeki widoczne, a tak, no niestety Krycin nie będzie miał co strzelać. I to jest idealny przykład wykorzystania Wenecji do polowania na dedeki. U chłopaków tam widziałem, w klanie rozwinęła się dyskusja na temat tego, czy brać Wenecję, czy RPF na Wenecji, czy nie brać. I chyba większość jest za tym, żeby ten RPF brać. Tutaj Krycin nie ma, ja osobiście też nie mam i bardzo na małej ilości okrętów go używam, o ile w ogóle. Ale żeby używać RPF-a, to trzeba umieć. Ja na przykład nie umiem, a Krycin może nie lubi. Został nam jeszcze tam uciekający Shimakaze gonione przez bombowce. No i w pobliżu lotniskowca mamy jeszcze dwa okręty. Jedna salwa powinna wystarczyć w zupełności, jeżeli trafi. A wygląda dosyć dobrze. Oj, szkoda, szkoda. Tylko jeden pocisk wszedł. Ale mamy tutaj kapowane jeszcze C, także no to teraz już sytuacja jest dosyć stabilna w tej bitwie. Salwa na ślepo praktycznie już, ale tylko znowu jeden pocisk w celu. Więc zobaczymy, gdzie teraz się Krycin wybierze. Chyba pofarmić trochę damage'u na lotniskowcu, bo on tam chyba dalej stoi w tym miejscu, gdzie był. Oczywiście. Wybitny przykład gracza na lotni. To nawet ja, który nie gram na lotniskowcu teraz w ogóle, no fakt faktem pozostało trochę przyzwyczajenie ze starych lotni, że się w takim miejscu początkowym nie stoi, bo to jest zbyt oczywiste. Ja bym się ruszył na jego miejscu. Tu mamy Giringa na kapie, także warto wykorzystać. No elementu zaskoczenia nie będzie, bo nas samoloty wyspotowały, ale Giringa można by pacnąć. Zobaczmy. 590 do 570. Na 3 km pojawia się Giring, wyspotowany chyba przez nasze samoloty. I on teraz wypluł się z jednej salwy torped, trzeba uważać jeszcze na drugą, ale myślę, że przednie wieże by wystarczyły w zupełności, żeby go skasować. Poszła druga wiącha. Tactical beaching tutaj się uskutecznił. Ale Giring zdążył przejąć jeszcze B. Lecą bombowce, a samolot na przeładowaniu. Pozycja też dosyć niekorzystna, bo wbita w wyspę Wenecja to raczej jest łatwy kąsek. Lecą znowu nasze torpedowce w kierunku Giringa, ale nasza lotnia przynajmniej się kręci, ona nie stoi w miejscu. Jeżeli Giring nie będzie uciekał wokół wyspy, to powinniśmy go tutaj zdążyć dojechać jeszcze. Ale pewnie będzie wokół wyspy uciekał. No co ma innego zrobić?
Znowu torpedy. Szybko przeładował. No, mocno weszło. Także, moi drodzy, Wenecja nadal jest okrętem bardzo niebezpiecznym. I na rankedach myślę, że doskonale znajdzie sobie miejsce. Będzie mogła plumkać do stojących sobie przy wyspach Pietropawłowsku, Stalingradów, Moskiew, czy Moskiew chyba. I innych takich właśnie stacjonarnych okrętów. Pancerniki też będziemy tłuc dosyć mocno. No niestety największym minusem teraz jest to, że ładujemy sekundę dłużej od tego, co mieliśmy w pierwotnej wersji i wolniej nam się dubsko kręci, bo czas przestawienia steru też został znerfiony. O, jesteś. Jesteś, ptaszyno. 12 sekund. Chyba ta salwa jeszcze doleci tam do celu. No i pięknie. Bitwa do ostatniej minuty grana. Bardzo fajnie. Takie bitwy właśnie lubię. Także dzięki Krycin za powtórkę, dziękuję Wam za uwagę, jeszcze Wam pokażę ekrany końcowe. Tak sobie tu pan Krycin pograł, 145 tysięcy dreadnought i duży kaliber, 2 fragi, jedna stadela tylko, 24 zestrzelone samoloty i bazowy exp bardzo ładny, ponad 3000, no ale na to składa się i tłuczenie dedeków, bo pamiętajcie, kurde, zamieniłem. Pamiętajcie, że exp jest liczony na podstawie procentowego HP, czyli jeżeli zabijecie dedeczka, który ma 20 tysięcy, to nie jest to równe temu, że zabierzecie 20 tysięcy z pancernika, który ma 100. Bo tu jest to 100%, a tu jest to 20%, także różnica jest kolosalna. Także warto bić dedeki i warto kapować, bo to na pewno też się złożyło na ten piękny exp. Także w tym materiale wszystko, do usłyszenia i na razie.